Krzywiłem się. Fałszywe dokumenty, a ja uganiam się za Józefem Żukiem. Trzeba będzie zawiadomić Kowalczyka o nowym wcieleniu tropionego przez nas. Znów mi się dostanie zaplątanie się policji pod nogami, ale niech tam. Tak więc Żukalia Srolicki opuścił panią na zawsze jej samochodem dziś późnym popołudniem, spytałem. Janik pokręciła głową. Żeby tak na zawsze opuścił, to nie. Był tu niedawno przed panem. Spakował swoje rzeczy i powiedział, że musi na kilka dni zniknąć z Krakowa. Swego forda znajdę jutro rano na parkingu przed dworcem. Kluczyki będą wciśnięte pod lewą przednią oponę. No a potem on, czyli Zbyszek, wróci do mnie i wyjedziemy razem na dalekie gorące wyspy, gdzie będziemy żyć długo i szczęśliwie. Bałam się o samochód porzucony na parkingu z kluczykami pod oponą, ale ten pański Józef czy mój zbyszek miał, pomimo śmiechu, coś takiego w oczach, że pomyślałam, iż nie warto z nim za wiele dyskutować. Widzi Pani, powiedziałem nie bez satysfakcji. Uśmiechnęła się niewesoło. Widzę, ale co z tego? Podniosłem się z fotelika. Czy to już wszystko o naszym przyjacielu? Janik poderwała się. Ach, nie. Na śmierć zapomniałabym. Przecież on, jak przyjechał wieczorem, dzwonił do kogoś. Czy może słyszała pani, co mówił? Owinęła się szczelnie kimonem. Nie bardzo. Ale zaraz, zaraz sobie przypomnę. Aha, coś o cmentarnych duchach. I żeby tamten nie spóźnił się na pierwszą. Chyba chodziło mu o pierwszą w nocy mruknąłem. I nagle poczułem, że gdzieś na dnie mózgu zapala się iskierka. Ostrożnie, Pawle, bo przegapisz. Pożegnałem się z panią Anną, życząc jej, by na przyszłość lepiej dobierała sobie znajomych. Jeszcze raz upewniłem ją, że w sprawie żuka nic jej nie grozi, i wyszedłem z mieszkania. Przed domem pachniały lipy. Od czasu do czasu przeleciał z ciężkim buczeniem zapóźnionych rabąszcz. Usiadłem na ławce i nabiwszy powoli fajeczkę, zapaliłem ją z radością, jaką daje oczekiwanie w zasadzce na drapieżnika, który na pewno wpadnie w nasze ręce. Próbowałem złożyć w jako taką logiczną całość to wszystko, co usłyszałem dziś od pani Jani Korzuku Podrywa dziewczynę, melinuje się w jej mieszkaniu. Używa fałszywego nazwiska. Każdy na jego miejscu tak by zrobił. Tak samo z poddaną kosmetycznemu zabiegowi blizną. Szukajmy dalej. Dał jej krokodylka. A, to już błąd. Co jeszcze? Suporem uporem nazywał Annę żabką i to zawsze w kontekście czekającego ich bogactwa. Złodzieje często bywają przesądni. Żabka, żabuchna, żabcia, ża. Aż zakrztusiłem się dymem z fajki. Żabno. Cmentarz niemieckich żołnierzy poległych podczas I wojny światowej. Po drugiej stronie cmentarz żołnierzy rosyjskich. Ale białe Audi Żuka, które widziałem po raz pierwszy, stało po stronie cmentarza niemieckiego. Czyżby przygotował sobie schowek na łup zdobyty na Aleksandrze i na mnie? Wątpliwe. Raczej ma tam już od dawna gotową kryjówkę, którą wykorzystywał w swych złodziejskich akcjach. Zaraz, dzwoniąc od Janik, powiedział do kogoś, żeby tamten nie spóźnił się na pierwszą. I jeszcze coś od cmentarnych duchach. Czyli chodziło mu o pierwszą w nocy. Widocznie przestraszony naszym widokiem, widziałem, jak patrzył na Rosynanta, chce zapewnić złotu inków bezpieczniejsze jego zdaniem schronienie. Spojrzałem na zegarek. Mijała jedenasta. Miałem aż nadto czasu, by dotrzeć do żabna. A co tam będzie? To się zobaczy. W drogę. Dojechałem pustoszejącą już szosą do Tarnowa. Skręciłem na żabno. Raz wydawało mi się, że złoto inków jest już moje. To znów, że jadę za wymyśloną przez siebie bajką. W niedomicach włączyłem światła drogowe i włączyłem noktowizor. Do cmentarza pozostawał już niespełna kilometr. Minąłem skrzyżowanie z szosą na biskupice radłowskie. Przede mną w zielonkawej po świacie noktowizora zamajaczyły wysokie sylwetki drzew cmentarnych. Po lewej stronie szosy zobaczyłem zaparkowany samochód, w którym domyśliłem się Forda pani Janik. Zatrzymałem Rosydanta. Rozmowa przy Fordzie przechodziła właśnie ze stadium spokoju do fazy gestykulacji. Aż wreszcie pierwszy cios wylądował na szczęce żuka. Walka trwała i trwała, a żadnemu z przeciwników nie udawało się uzyskać przewagi. Za to, na co patrzyłem z pełną sympatii i ciekawością, obaj walczący zademonstrowali dobrą znajomość wschodnich sztuk walki. Zwyciężył jednak tradycyjny boks. Przeciwnik Żuka trafiony ostrym, sierpowym rozłożył ręce i zniknął w krzakach zarastających rów. Żuk nawet nie spojrzał na niego. Wsiadł do Forda i ruszył w stronę Tarnowa oraz Rosynanta. Wciąż bez świateł wyjechałem na środek szosy i dopiero teraz dałem pełną moc halogenów. Ale Żuk musiał być wytrawnym kierowcą. Nie wpakował się w czołowe zderzenie, czego ze względu na potężne zderzaki Rosynanta nie obawiałem się, ani też nie próbował przecisnąć się między stertą żwirła moim samochodem, co skończyłoby się dla niego wywrotką. Wykorzystując minimalne poszerzenie szosy ostro skręcił w lewo, a potem w prawo tuż przed maską Rosynanta i pognał ile mocy w garach Forda. Ale gdzie seryjnemu samochodowi było równać się z Rosynantem? Tuż za żabnem siedzieliśmy już Fordowi na ogonie. Delikatnie zaproponowałem Żukowi zjechanie w rów, trącając zderzakiem w tylny zderzak Forda. Ale, jak powiedziałem, Józef Żuk był dobrym kierowcą. W ostatniej chwili, gdy myślałem, że już się poddał, wyskakiwał znów na szosę. Udało mi się dopiero za czwartym razem. Zaznaczę, że mogło udać się za pierwszym razem. Ale nie chodziło przecież o zabicie żuka ani o przysporzenie mu ciężkich urazów. Tak więc Ford tkwił w rowie, ale bynajmniej na tym się nie skończyło. Kiedy wysiadłem z Rocinanta i pochyliłem się nad Fordem, zza drzwi ukazał się żuk z połyskującą w świetle księżyca ciemną oksydowaną lufą pistoletu P-85. O, witam cię! Pawle, głos Żuka drżał nie wiedzieć ze śmiechu czy zdenerwowania. Już przez chwilę myślałem, że to ty zaopiekowałeś się złotem inków, ale twoja obecność tutaj to wyklucza. Co jest grane, szarpnąłem się ku niemu. Spoko, skierował na mnie lufę pistoletu utrzymanego w opartym o drzwi Forda ręku. A grane jest to, że skarb, w którego poszukiwanie włożyliśmy tyle wysiłku, ulotnił się. Użesz. Ej, to samo mówił mój kumpel. A teraz, o ile odzyskał już przytomność, zbiera swe kości na szosie pod żabnem. A może masz ochotę zajrzeć do mego bagażnika. Tylko, że jak nic w nim nie będzie, to ci przytrzasnę jego klapą twój zakuty łeb. Wiedziałem, że nie żartuje, ale kto mógł być tym złodziejem? Batura, szepnąłem. Co ty tam mruczysz? Wzruszyłem ramionami schodząc jednocześnie na dno rowu, obok Forda. Nic. Tylko wyrażam żal nad stratą. Bo gdyby nie ten tajemniczy złodziej, miałbym już złotoinków w swoich rękach. Na razie ja mam cię w swoim, zaśmiał się Żuk. I dziękuję Bogu, że nie są to ręce kogoś innego, bo już byłbyś sztywny. Pokręciłem głową. Nie ufaj nigdy do końca swoim rękom, mówi koreańskie przysłowie. Wyskoczyłem w górę i z całej siły kopnąłem w drzwi Forda, zakleszczając rękę trzymającą pistolet. Ałł zawył żuk. Huknął strzał, ale kula gwizdnęła gdzieś nad polami. Podniosłem opuszczony pistolet. No i co, żuczku? Koniec marzeń o skarbie inków. Czas odnowić dawną znajomość z policją. A niech cię zaklą żuk. Złamałeś mi rękę, wystąpię przeciw tobie do sądu. Jak mają mnie karać sprawiedliwie, to niech i o ciebie zadbają. Pokaż rękę, powiedziałem. Wyciągnął ją w moją stronę, pojękując z bólu. Obmacałem starannie przytrzaśnięte drzwiami kości. Masz szczęście, ręka cała, ale trzeba ci przyznać, że kości masz odporne. Nie jedna ręka trzasnęłaby w nożycach tych drzwiczek. To u nas rodzinne, nie bez dumy odparł Żuk. No to proszę do mego samochodu. Twój, ugryzłem się w język. Żeby nie powiedzieć, Anny Janik, zamkniemy i zostawimy tutaj. Z rana policja nim się zaopiekuje. Tak, jeśli coś z niego zostanie po wizytach nocnych złodziejaszków. Zrobiło mi się żal panny Janik. Dlaczego przez swój brak rozsądku ma stracić samochód, którym tak się cieszy? Nie martw się, Józek. Coś poradzimy. Ale na razie ruszaj na górę. Nie mogę tu zostać. Przecież z tą ręką nie będę nawiewał. Westchnąłem z podziwem. O ty, Józef Żuku, jesteś zdolny do wielu rzeczy. Nie odpowiedział, ale czuło się, że moja ocena sprawiła mu przyjemność. Rozsiedliśmy się w Rosynancie, przy czym zadbałem, by pistolet był poza zasięgiem Żuka. Sięgnąłem po telefon i wystukałem numer policji w Tarnowie. Stłuczka cztery kilometry za żabnem. Jeden poszkodowany, niejaki Józef Żuk poszukiwany przez policję. Głos z tamtej strony telefonu, który szykował się, by mnie ochrzanić za absorbowanie policji po nocy jakimiś stłuczkami. Od razu stał się uprzejmy i zawiadomił mnie, że radiowóz rusza spod komendy. Żuk posykując z bólu wyciągnął z kieszeni paczkę Marlboro. Zapalisz? Nie. Ja tylko fajkę, odpowiedziałem, ale podałem mu ogień. Popatrzył na mnie uważnie w świetle zapałki. No, no, a jednak mnie w końcu dorwałeś. Jak ci się udało trafić na mój ślad? Pewno któryś z kolesiów wsyknął, ale nie. Wtedy miałbym na karku policjantów, a nie ciebie. Dobry jesteś. Ty też nie zgorszy. Odwzajemniłem komplement. O mały włos, aby ci się udało. A co do tego, jak mi się udało, to pozwolisz, że ci nie odpowiem. Tajemnica zawodowa. Wybuchnęliśmy śmiechem. W ogóle żuk zyskiwał przy bliższym poznaniu. Należało więc zdwoić czujność. Przy typie antypatycznym, wrednym, groźnym nasza uwaga jest cały czas napięta. Tymczasem gdy spotka się kogoś spokojnego, ba, łagodnego na pozór, wtedy nasze zmysły usypiają i wystarczy moment nieuwagi, by tamto niewniątko zatriumfowało nad nami. Odwróciłem się do Juska. A kto ciebie wrobił w robotę przy złocie inków? Zaśmiał się po raz wtóry. Chytrusek z ciebie. Wiesz, gdyby nie pewne względy niezależne ode mnie, to bym ci powiedział. Ja już nie mam dla ciebie żadnej wartości. Będziesz się uganiał za tym, który nam zwinął złoto inków. Ale będziesz zeznawał przed sądem jako świadek, ba, nawet poszkodowany, bo cię Silvia i Emilio przymknęli w jaskini. A wtedy twoje umiłowanie prawdy może doprowadzić do zeznań, które mnie Biednego. Mogą drogo kosztować. Pokiwałem głową. A ty nie mógłbyś powiedzieć przed sądem prawdy? Przecież liczyłoby ci się to do złagodzenia wyroku. Zaśmiał się i odpalił drugiego papierosa od niedopałka. Wyobraź sobie, że mam zamiar iść w zaparte, czyli milczeć jak grób. Dużo do odsiadki za te akcje złotoinków dostać nie powinienem. Już samo porwanie profesora i jego asystentki. Mruknąłem. Machnął ręką, ale widać było, że się zdenerwował. Kto nie ryzykuje, ten nie ma nic. Mawiają Francuzi. Kto nie ryzykuje, ten w kozie nie siedzi, odparłem. Mawiają Polacy. A w dodatku Emilio i Silvia sypią, aż kurz leci. Wzruszył ramionami. Niech sypią. Na każde zeznanie trzeba mieć świadka, a tak ani oni, ani ci prawdziwi naukowcy. Zapomniałeś o mnie, że nie powiem już o Kobiace i jego bratanku. Ty, to owszem, ale oni widzieli tylko, jak sprzedawałem lody, a to, chwała Bogu, nie jest karalny w Polsce. Zresztą nawet ty. Co wiesz więcej o mojej robocie oprócz dzisiejszego spotkania? Miał rację. Za nic nie chciałem, żeby łatwowierna panna Janik została wplątana w to śledztwo. Ale jeśli nie będzie można inaczej. Jeszcze jest czas. Pomyślimy. Zapytałem. To twój fort? Prychnął. Co ty? Przypadkiem się trafił. Odetchnąłem z ulgą. Na razie panna Anna jest bezpieczna. Będziesz więc szedł w zapart, powiedziałem po chwili milczenia. Zapalił trzeciego papierosa. Tak. Sąd będzie dla mnie wyrozumiały. Przecież jestem prawie niekarany, zaśmiał się. Za wzorowe zachowanie dostanę jeszcze zmniejszenie kary. A gdy wyjdę, czekać będą na mnie. Może niekoniecznie przyjaciele osobiście, ale czeki od nich na pewno i to na przyzwoite sumy. Nie zamartwiaj się o mych przyjaciół, że wpadnę przez te czeki. Ręczę, że będą pochodzić od stuprocentowo porządnych, nobliwych firm zaciągnął się głęboko dymem, jakby już smakując przyszłe wyjście z więzienia. Za to gdybym zaczął, broń Boże, za dużo mówić albo jeszcze wymienił jakieś nazwisko, Wtedy już mogę sobie kupować dowolnie wybrane miejsce na tanim cmentarzu. Nie masz pojęcia, jak moi przyjaciele cenią sobie dyskrecję. Oni są daleko, a ty byłbyś w polskim więzieniu, powiedziałem bez przekonania. Ech westchnął ze smutkiem józek. Tu i odległość na księżyc byłaby za mała. Czasem mi się zdaje, że moi nowo poznani przyjaciele obejmują całą kulę ziemską swymi łapami. Dlatego trzeba z nimi walczyć, odparłem. Machnął ręką, jakby odpędzał się od uprzykrzonej muchy. O, jadą gliny, wskazał na migocącego w tylnym lusterku koguta. Ciekawe, czy zgarnęli. Witka, jak się grzebał w rowie pod żabnem. To byłby niefart dla niego. Policjanci mają kilka spraw do chłopaka, a jakoś spotkać go nie mogą. Wyjąc syreną, podjechał Polones, z którego wysiadło dwóch policjantów. Witka w środku nie zobaczyłem. Wyskoczyłem z Rosynanta. Józef Żuk, spytał groźnie dowódca patrolu. Tak, usłyszałem za sobą, tłumiony śmiechem. Nie zdążyłem wykrzyknąć. Nie, gdy już poczułem na przegubach twardą stal kajdanków.